Jeżeli chodzi o wargi mniejsze, to jest to efekt najczęściej stały. Mówię najczęściej, ponieważ nieraz pacjentki proszą o kolejny zabieg, nie dlatego, że zabieg pierwszy był zrobiony źle, ale dlatego, że często bardzo rozsądny lekarz wyciął tych warg trochę mniej niż więcej. I z tego punktu widzenia postąpił właściwie, ponieważ kiedy tych warg się wytnie za dużo, to wtedy nie ma miejsca na żadną korektę. Także czasami ten zabieg trzeba powtarzać. Jeżeli chodzi o plastykę warg stremowych większych z kolei, to po zabieg wykonany prawidłowo, z którego pacjentka jest zadowolona pierwotnie, z czasem efekty mogą być przemijające z uwagi na wiek, przybór masy ciała lub intensywne schudnięcie, kiedy skóra staje się wiotka, luźna i wtedy ten efekt pierwotnego zabiegu może mieć charakter przemijający i na życzenie pacjentki można ten zabieg powtórzyć.